Ratujmy Kościół! rozbrzmiewa na wszystkich forach katolickich. Po pierwszym szoku, po filmie Tylko nie mów nikomu, teraz nagle już otwarcie wszyscy katolicy, tacy ci świętojańscy, bronią Kościoła. Warto zadać sobie pytanie: czy po pierwsze warto bronić Kościoła? Albo dlaczego bronić Kościoła? Większość katolików powie: No, bo Kościół to jest Ostoja naszych Wartości. Hm. Pierwsza wartość zbawienie jednostki, nie? jednostka jej los. Co tu zrobił Kościół katolicki 500 lat temu? Powiedział, że potrzebne jest Jego pośrednictwo i Jego sakramenty, a ofiara Jezusa nie wystarczy, czyli zdradził Chrystusa w aspekcie jednostki. No to może ratuje rodzinę. No jak? Ratuje rodzinę, jak właśnie księża katolicy są największą wylęgarnią cudzołóstwa i pedofilii, która przecież uderza w rodzinę, a biskupi to kryją. Przecież wiedzą, że mają gosposie lub kochanki, przecież wiedzą, że popełniają ciężkie przestępstwa pedofilii, a przenoszą ich z parafii na parafie. Czyli absolutnie Kościół nie ratuje rodziny. No to może naród ratuje. Nie wiem, czy Państwo wiecie, Kościół katolicki ogłosił nowy grzech. Grzech suwerenizmu, czyli kto jest za swoim narodem, jest według Kościoła katolickiego grzesznikiem. Bo jakie licho nam takie ko taki Kościół? To na pewno nie jest Kościół Jezusa Chrystusa, bo w aspekcie jednostki, rodziny i narodu zdradził go.